to ma absolutnie potencjał wywołać konflikt regionalny, a co za tym idzie konflikt światowy, bo taki rodzaj konflikt się oczywiście przeleje i na Chiny, i na Rosję, które nie będą stało się przyglądały, zapewne będą chciały pomóc Iranowi. Jak wiemy, zaczęło się to od zniszczenia ambasady irańskiej w Damaszku. To jest akt wojny, czyli to Izrael wywołał tą wojnę. Czyli najprawdopodobniej i Rosja, i Chiny staną po stronie Iranu. Nie, najprawdopodobniej jestem przekonany. Będziemy mieli trzecią wojnę światową na swoich rękach. Na ten moment rynki panikują z innych powodów. Ceny ropy są stabilne. Ceny złota nawet trochę spadły w ostatnich kilku godzinach. Także jako tako rynki tego nie odbierają jako trzeciej wojny światowej jeszcze.